Witam się z Wami w nowym filmie. Dzisiaj na obiedzie mamy gości, także czekamy. Stół już przyszykowaliśmy i zmykamy do kuchni. Ruletki już mamy, miseczki czekają do gotowania. Będzie kapustka, surówaczka, rosołek. Będzie pysznie. Przepis wzięłam od Ania Gotuje. Nigdy ich nie robiłam, także zobaczymy. Niby fajny jest przepis, bo już na następny dzień można kosztować, bo są niby dobre. Także zobaczymy. Trzeba ogóreczki obrać ze skórki i później trzeba je pokroić. Pokażę za chwilę. Teraz przekrawamy ogórki. Można je w takie słupeczki tylko zostawić, tylko trzeba te pestki troszkę usunąć. Ale ja to takie kroję w mniejsze kawałki. Teraz do każdego słoika wyparzonego, jeden mi już szczelił przy wyparzaniu, wsypujemy, ona tu ma większe słoiki, ja mam mniejsze, to tak, dajemy 4 ziarenka pieprzu. Po małym listku laurowym. Można dodać gorczycę. Ja gorczycy nie mam, nigdzie nie umiałam znaleźć, także nie mam. I po troszkę kopru.
Można pominąć, pisze także, ale ja mam to tam. I jeszcze można dodać po ząbku czosnku. Także mam, to dodam. I pisze, że nie trzeba obierać. Także jak nie trzeba. To nie obieram. Tak. I teraz tak. Robimy zalewę. I tutaj do naszej zalewy potrzebujemy trzy szklanki wody, 3/4 szklanki drobnego cukru, jedna płaska łyżka soli kamiennej do przetworów, nie może być jodowana, 3 płaskie łyżki przyprawy curry w proszku. I teraz to trzeba wszystko zagotować. Jak się to zagotuje, to trzeba tak długo mieszać, aż się ten cukier cały rozpuści i wlewamy 3/4 szklanki octu 10% i ponownie doprowadzamy zalewy do wrzenia, a następnie od razu wyłączamy. Zalewamy tą zalewą, żeby przykryło całe ogórki, a tak ostrożnie, bo się boję, żeby mi nie szczeliło, bo już jeden swoim szczelił przy wytwarzaniu. I tak zalewam wszystkie, zostawiamy troszkę od góry miejsca. Wyciągamy, odstawiamy do góry nogami i jakby stygną, już nawet po 10 minutach można odwrócić sobie do góry nogami i to jest szybkie, że można jutro próbować. Także jutro spróbujemy, przetestujemy na żywo i Wam powiem, czy jest dobre.
proszę, to jest ta moja nowa szafka, którą zakupiłam z drugiej ręki. Mi się bardzo podoba. W moim stylu, coś co lubię. No, pokażę Wam jeszcze w takim szerszym kadrze. Widzę, co jest takie światło, bo na burze się ma. I mamy godzinę 14, a wygląda, jakby już było wieczór. No, i tak wygląda. Jeszcze musimy pochować kabelki. Ale na razie jest tak. I co, jak Wam się podoba? Bo mi bardzo. No dobrze, moi mili. Na dzisiaj kończymy tego vloga taki o wszystkim i o niczym. I do zobaczenia w następnym vlogu. Proszę o kciuki w górę, subskrypcję, komentarze. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia. Pa, pa.